Siemaneczko. Mamy niedzielę, ranek. Nie ukrywając, ten ranek jest bardzo mroźny, jak zdążyliście zauważyć. Mamy fajny wschód słońca, ale za oknem mroźno. Woda bardzo paruje. Wszystko pomarznięte, było minus 3 stopnie w nocy. Piecyk na pełnych obrotach, non stop tutaj grzeje mi od dołu. Całą noc. W nocy miałem jedno pociągnięcie. Ale to nie napoiło mnie optymizmem. No i powiem wam, że jestem już siódmą noc bez ryby, gdzie teraz mam dipera i zbadałem tą wodę tak dokładnie, że już wiem, gdzie jest wszystko i próbowałem już wszystkiego. I powiem wam, że na tą żwirownię ja już nie mam sił. Ja już nie mam sił na tą żwirownię, po prostu jest to dramat. Mam nadzieję, że uda mi się coś złowić. No i że wam pokażę jakąś rybkę, bo któryś raz z kolei nagrywam materiał. Kompletny materiał, taki, żebym złożył zarąbisty film, a bez ryby. I nie składam wam tego, bo to nie ma sensu. Moim zadaniem jest teraz rzucić 300 shot ligowy z jednym pop-upem ATB 18 mm. Jeżeli uda mi się to zrobić, będzie super. W końcu udało mi się przechytrzyć jednego pięknego karpia. Z tego wszystkiego jeszcze go nie zważyłem, ale jestem mega, mega podjarany. W końcu mi się udało go przechytrzyć, tego pierwszego. Tyle czekania. Piękne. O, wspaniały lustrzeń.
Witam Was w poniedziałek. Dzisiaj ostatnie kilka godzinek zostało mi do zakończenia zasiadki. W nocy miałem kilka piknięć, ale już się nic nie wydarzyło. Także tylko wczorajsza rybka wylądowała na macie. Pewnie już ją widzieliście wcześniej. W końcu jestem zadowolony, bo udało mi się chociaż jedną rybę przechytrzyć. Ciężko było mi ją wypracować, ale udało mi się. Udało mi się ją wypracować, jestem mega zadowolony. Kuleczka, taktyka zadziałała, kuleczka też zapracowała dobrze. Udało mi się wypracować tę karpia. No, nie był jakiejś tam dużej wagi, bo miały niecałe 10 kg. No ale naprawdę jestem mega zadowolony. Fajnie, fajnie takiego karpia złapać, nie? Przez cały czas wędkowałem w dwóch miejscach. Na jedno miejsce było na głębokości 7 metrów. Fajna półka, fajny taki spad. No i to miejsce mi przyniosło właśnie, przyniosło mi rybkę. Zasypane było kuleczkami ATB, zresztą co wcześniej pewnie już zauważyliście. Drugie miejsce było zasypane orange squidem. To było też na środku wody bardziej. No niestety tam nic nie udało mi się wypracować. Weszły mi tylko leszcze pierwszej nocy. Może z powodu tego, że była za dużo konopi, było za dużo kukurydzy. No ale chciałem ściągnąć drobnicę, bo wiem, że za drobnicą zawsze przyjdzie grubsza ryba. W każdym bądź razie jedno miejsce mi wypracowało rybkę. Jestem mega zadowolony. Zaraz się pakuję i jadę do domu. Oczywiście nie zapomnijcie zostawić suba, bo to też jest fajne wynagrodzenie. Fajnie, że grono osób obserwujących się powiększa. To też motywuje. Heja!